Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Dziś Jezus mówi nam o proszeniu Boga, czyli o modlitwie. Zachęca nas, abyśmy zanosili nasze prośby do Boga w Jego imię. W Dziejach Apostolskich mamy wiele dowodów na skuteczność modlitwy uczniów Chrystusa. Apostołowie zdziałali wiele cudów w imię Chrystusa. No właśnie, oni nie uczynili żadnego znaku we własnym imieniu, ale zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Imię to ma potężną moc, jak świadczą o tym Dzieje Apostolskie. Duch Święty współdziała z każdym, kto uwierzył w Chrystusa, kto przyjął chrzest i życie swoje buduje na Jego Słowie. On przywraca wzrok niewidomym, chromych i sparaliżowanych stawia na nogi, trędowatych oczyszcza, opętanych uwalnia z mocy diabelskich i opuszcza winy grzesznikom. To potężne działanie Boga trwa w Kościele po dzień dzisiejszy. Być może jednak za mało w nas wiary. Pewnie przestaliśmy już prosić w imię Jezusa. Zaczęliśmy bardziej wierzyć w pigułki na wszystko niż Bożemu Słowu. To zbyt mało, że jak trwoga to do Boga. Z Bogiem starajmy się żyć w trwałej, zażyłej przyjaźni. Niech On będzie pierwszym w naszym życiu, a niczego nam nie braknie.